tym pokoju jest łóżko. Ale dlaczego takie krótkie? Ten pokój urządzono w stylu XIX-wiecznym. W tym czasie panowało przekonanie, że spanie w pozycji horyzontalnej szkodzi zdrowiu. Łóżko jest krótkie, ale ma długie oparcia. Spano na wysokich poduszkach, w pozycji półsiedzącej. Do czego służył ten malutki stolik? No to ciekawa rzecz. Fajczarnia. Stolik do palenia cygar i fajek. Tu jest parapecik z otworami na 8 fajek. Tytoń trzymano w pojemniku z pokrywą, a z przodu jest gilotynka do obcinania końcówek cygar. Czy kominek nadal jest używany? Nie, ponieważ nie chcemy spalić Collegium Maius. Tak naprawdę nie można palić w tym kominku. Pokoje ogrzewano piecami. Urządzając wnętrze XIX-wieczne, murowano tutaj kominek, ale pełni on jedynie funkcję dekoracyjną. Dlaczego ten mebel jest przewiązany sznurkiem? Sznurek to od dawna znany środek zabezpieczania muzealiów. Jest on tutaj po to, aby nikt niepowołany nie zrobił tak. Więc nie jest to mebel, a instrument muzyczny, bardzo popularny w XIX wieku. Fisharmonika, z greckiego fisa, miech, i harmonia, piękno współistnienia. Wewnątrz instrumentu znajdują się miechy, poruszane przy pomocy pedałów. Jest to instrument dęty, klawiszowy, o organowym brzmieniu. To tak, jakby się miało organy kościelne we własnym mieszkaniu. Fisharmonika świetnie się nadawała do muzykowania w rodzinnym gronie. Co to jest? To jest domowa skrzynka na listy, tak zwany listownik, z Paryża. A ja mam do niego kluczyk. Korespondencję można było segregować. W jednej przegródce listy, na które się już odpowiedziało, w innej te czekające na odpowiedź, a w kolejnej być może te najbardziej emocjonujące. Sekrety można było zamknąć na kluczyk. Dlaczego ten zegar jest taki wielki? Rzeczywiście wielki. To jest zegar meblowy z połowy XIX wieku. Zawiera rozbudowany mechanizm grający typu fletowego. Kiedy nie było internetu, takie czasoumilacze cieszyły się dużą popularnością. Miały przeróżny repertuar. Ten zegar wygrywa arie z oper Mozarta i Rossiniego. Zajrzyjmy teraz do środka. W szafie znajdują się drewniane piszczałki, do których miechy pompują powietrze. Melodie są zapisane na wymiennych walcach przy pomocy metalowych kołeczków. Za chwilę ręka mistrza wprowadzi mechanizm w ruch. Te dźwignie przekaźniki zaczną tańczyć na walcu, otwierając po drugiej stronie odpowiednie klapki i przepuszczając powietrze do piszczałek. Usłyszymy fragment arii Figara z opery Cyrulik Sewilski Rossiniego. Dlaczego ten obraz ma taką grubą ramę? Proszę uważnie popatrzeć na wieżę katedry wawelskiej. To jest zegar obrazowy z końca XIX wieku. Rama w formie skrzynki zawiera mechanizm zegara i pozytywkę grzebykową. Ten mechanizm grający jest nowym typem czasoumilacza w porównaniu z poprzednim w zegarze meblowym. Jest znacznie mniejszych rozmiarów, ma prostszą konstrukcję, dzięki czemu był tańszy i wygodniejszy. Pozytywki grzebykowe słynęły z krystalicznego dźwięku. Ile jest zegarów w muzeum? Nie wiem. Szczęśliwi czasu nie liczą, ani zegarów. Jedno jest pewne, kolekcja jest bogata i różnorodna.
Mamy zegary podłogowe, ścienne, obrazowe, kominkowe, stołowe, powozowe, podróżne, kieszonkowe, nie wspominając już o zegarach słonecznych.